Cześć, Heniu. Cześć. Gdzieś był. Ty. A ty co ty taki niedogolony jesteś? No, niedogolony się. Człowieku, służbę do rana ciągłem. Na wypadku my byli. Człowieku, jaki wypadek to mieć. 31 poszkodowany. Ilu? 31. A to autobus? Nie, Opel Corsa. 30 chłopaków z dyskoteki wracało. Nie, czekaj, bo mi się coś w rachunkach nie mieści. Wiesz, bo ty mówisz, że 30 poszkodowanych, a 30... Nie, 31 poszkodowanych. A 30 jechało, no to jak? No, no bo jak przypierniczyli w radiowóz, to ja akurat spałem w środku. Ha. Ale wiesz co, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, powiem ci. A co ci wyszło na dobre? Ja, jeszcze nigdy nie byłem tak szybko na miejscu zdarzenia. Ja ci powiem, Heniek, że ty jeszcze dostaniesz nagrodę od komendanta, wiesz? Ci chytry ci komendant ci nagrodę. Zobaczysz, ci zobaczysz. Na pewno. Cię popatrz, jaką mi czapkę na zimę kupił. Fajowska. Człowiek oszczędności na komisariacie oszczędności. Komendant mówi jeszcze w ramach oszczędności, żebym ja mu wymienił połowę żarówek na komisariacie, żeby mu wykręcić, rozumiesz? Sorry, a co, wykręciłeś? Nie, no to najpierw musiałby je tam ktoś wkręcić, chłopie, żeby to... Wiesz, że mnie komendant kazał wykręcić połowę żarówek z mojego pojazdu służbowego? Piernicz. No mówię. Wykręciłeś? To nie, nie. A zapiekły ci się? Nie, ja mam w rowerze tylko jedno światełko. A no tak, to się nie dało. To się nie dało. Heniek, ty, a powiedz mi, ty masz trochę czasu jeszcze? No do rana, nie? To weźmy sobie jakoś, umilmy, co? Zagrajmy w zdrobnienia. Ale to ja te nowoczesne gry tak nie bardzo. Nie, właśnie nie, to nie jest nowoczesna gra. Bracie, to nasi dziadowie w to grali już. No, to z dziadami se graj. Heniek, umówmy się, że to jest gra dla ludzi z klasą. No to ja za dobry na to jestem. Bo ja mam 3 klasy skończone. Heniek, ale spróbujmy, no co ci szkodzi? Słuchaj, ja mówię słowo, ty robisz zdrobnienie i będziemy grali na punkty i na czas. Patrz. A to się biegać stopę. Będę po człowieku, mowy nie biegać, nie biegać, uważaj, posłuchaj mnie. Nie. Ale posłuchaj, proszę cię. Mandat. Co mandat? Daję ci mandat. Koledze? Ale to jest taka zabawa tylko. A wiesz, to z kierowcami się możemy tak zabawiać, a nie między sobą. Poczekaj, Heniu, żebyś rozgryzł. Powiedz mandacik. Mandacik. Bardzo dobrze. I rozumiesz? I masz punkt? To o to chodziło? No. To jest taka gra. No, ale rozumiesz, masz punkt. I punkt tam, to fajna. Tak jest. Jedziemy fajna tam. Gra. Uważaj. Mandacik i punkt, nie? Prezent. I co, dalej gramy? Tak, start. Co? Prezent. Mandacik. Nie, stop, chwileczkę, nie, żebyś skapował. Chodzi o to, że wiesz, ja mówię słowo, jest początek słowa. Ty punktami zapisz, bo 2-0 jest. Potem powiesz, no. Chodzi o to, że jest początek słowa, zmienia się koniec i samo ci wyjdzie, rozumiesz? Co? Prezent, prezencik. No. Cik. Fajna gra jest i dobrze, no. Ale rozumiesz to. No rozumiem, przecież ja tam, ty zmieniasz się tam takie coś. Dobra, no. To teraz nie tak. Rób ze mnie idioty tu. To teraz zamiana, ty mnie. Teraz ja będę, tak? Tak. Dobra. Mhm. Już? Jedziemy. Gotowy? Tak. Mandacik. Nie, czekaj, Heniek, nie, bo ty mi... Punkta mi zapisz. Ale ty mi musisz inne powiedzieć, rozumiesz? Nie, a inne chcesz? Inne, no, bo ty mi dobra, powiesz... Dobra, to jak mówisz, to ja mogę ci inne. Powiesz mi parapet, ja ci powiem parapecik. Powiesz mi odlot, ja ci powiem odlocik. Krawat, krawacik, rozumiesz? Czy to ja wiem, jak ty to zrobiłeś. Bo ty sobie końcówkę dokładasz tam, cik. No. No, to nie ma problemu. No, rozumiesz. Bo ja nie rób ze mnie idiotem, że jak mówisz, tylko ty zmieniasz cały czas. Ja dobra, nie wiem, jak ty chcesz to grać. A teraz jedziemy na ostro już. Na ja na ostro od początku idę. No. Uważaj. No. Ja ci. No. Komputer. Kompucik. A idiota. Idiocik?
Człowieku, ale nie możesz sobie wszędzie cik dodawać, rozumiesz? A dlaczego? Nie możesz. A dlaczego? A ty dokładałeś? Ja dokładałem, ale ja dokładam tam, gdzie mi się akurat nadało, żeby dokładać tam. Mi też się tu nadało, żeby dołożyć. Wiesz co? Ty weź mi punkta, zapisz, kurde, balans, bo z idiocikiem 6 będzie 0 już. Henie, ty, przecież ty jakiś durny jesteś chyba. Ja jestem durny, wiesz co, zmieniasz się cały czas, bo chcesz wygrać. Zobaczcie, kto jest durny, zobaczę na wynik, 6-0, no. Będzie, kto jest durny. Nie gram z tobą, spokojnie, widzę tam. Spokojnie, opanujmy emocje. Poczekaj, wróćmy do komputera. Wróćmy, spokojnie. Masz komputer. Tak? Co cię to obchodzi, no i co? I masz... Mam komputer i co cię obchodzi? Co ty masz do mojego komputera? Na moje raty ja płacę. I nie chcę pomocy od państwa. Ja nie jestem frankowi, za złotówki wziąłem. Ale mam ten, masz duży komputer? 17, to nie wiem, no to duży. No, no i jak wchodzisz do domu, to jak mówisz do tego komputera? A ty rozmawiasz ze swoją pralką, jak wchodzisz do domu? No nie wiem, coś kopiemy. Nie, bo... Rozumiesz, ja nie wiem, o co ci chodzi. Jak mówisz na komputer, duży komputer, duży, jak mówisz duży. Na komputer, duży. Komputer w domu. Duży komputer. Wchodzę do domu. Wchodzę. I mówię, cześć, duży komputerze. Jeszcze mu tak myszką posmyram. Ja nie wiem, o co ci chodzi. No bo chodzi o to, rozumiesz, że jest komputer, jest duży. Duży komputer. Komputer duży. Duży jest komputer, a mały jest laptop. Siedem zero. Nie, Henie. Co nie? Nie. No to nie gram. Nie. Graj se tu. Nie, Heniu. Komputerek. Co, Erek? Jakie? A gdzie jest cik? No. Jaki cik? Nie było cik na końcu. No nie było. No. Nie, ale był Erek. Przecież na cik się umawialiśmy. Prezent, cik. A człowiek, ale przecież zrobienie jak jest, to może mieć różną końcówkę, prawda? Może być Erek, może być cik, może być sik. Ja to rozumiem, no. Tylko nie można tak zmieniać bez przerwy. Miało być cik. Przecież nic nie rozumiesz, człowiek. Ja nie rozumiem, proszę bardzo. Kompletnie nie rozumiesz, ale jak rozumiesz, to proszę. No, proszę bardzo. Proszę. Zrób ja jakieś... nie rozumiem, ludzie. Heniek, zrób mi zdrobnienie z sik. Proszę bardzo. Proszę. Proszę bardzo, włączaj to. Włączaj to. Proszę, uwaga. I słowo z sik ma być. Tak. Dobra. Start. Sikanko. Nie, Heniek. Nie. Co nie? No. Nie, człowieku, nie może być sik z przodu. Rozumiesz? Ty musisz mieć sik z tyłu. Spróbuj sobie sik z tyłu zrobić. Powodzenia. Zdrowie. Tak? Zrobię, zaraz zobaczysz, a się zdziwisz, będzie sik z tyłu, będziesz miał sik jak talala z tyłu. A może ja nie chcę? Ale uważaj. Ja wolę z przodu. Ale uważaj. Jesteś gotów? Jeszcze nie. Uważaj. Adres. Jasnogórska 12 przez 5. Co? Ale się od Ciepłowniczej wjeżdża, ta Jasnogórska. Adresik. Adresik mam w szafce, ale to nie... Adresik, Heniek, ty nie jarzysz kompletnie. Ja ci jeszcze, czekaj, bo ja ci jeszcze jedną taką uwagę dam, taką generalną uwagę, że jakbyś robił zdrobnienie, jak robisz zdrobnienie, to ty się musisz, rozumiesz, w tym zdrobnieniu wyrazić z czułością, rozumiesz? Z czułością. Ty rozumiesz to? Rozumiesz to, człowieku? Może tu są dzieci jakieś czy coś, a jak ja zacznę mówić z czułością, z miłością, to ja nie wiem, co mi na końcówce wyjdzie. Ja nie ręczę, czy będę miał Erek, czy sik, czy co, ja chłopie nie wiem. A mnie głupio obchodzi, co będę miał na końcówce. No, gówno na pewno nie będę. Heniek, zlituj się człowieku. Przecież... Proszę bardzo, ostatnia szansa. Proszę, daj mi jakieś, proszę, wróć tu. Ludzkie słowo mi daj, proszę bardzo. Ludzkie? Ludzkie słowo mi daj, proszę. Halina. Może być? Halina jest super. No. A skąd ty wiedziałeś o Halinie? O jakiej Halinie? Jezu, żebyś ty nie mówił nikomu. Halina ma męża, człowieku. Daj spokój, nie znam. Uważaj. Ale Halina jest w porządku, normalnie poznam Halinę, człowieku. To w bufecie. Halina. W bufecie było hot doga, zamawiałem, nie? I mówi, ona Halina, nie? I mówi do mnie, panie kapitanie. Halina. Halina właśnie. A ona tego hot doga mi tak podaje. Ja mówię, o kurde, co? Halina. Halina właśnie. Czas leci. No ja też tak do niej mówię, jak ją bez makijażu widzę. To też... I ona jak mi... mówisz, człowieku, pieszczotliwie do Haliny? Normalnie wchodzę wieczorem, gaszę światło, nie? I mówię, Halina.
Halina. Końcówka, końcówka, ko. Zaraz będę miał końcówkę, tylko dojdę, nie? No i potem, manie, jak już jest z tego, nie? Ja mówię tak, no. I ta Halina. I wtedy dochodzę, mnie i na końcu, nie? Ja, Halina. Jaka to miała być ta końcówka? Ko. Halina, na łóżko. 10-0. Człowieku. Rany, Julek, człowieku. Co jest, było? Ale żebyś... Końcówka, ko. Czy żebyś ty mi chociaż powiedział łóżeczko. Rozumiesz? Ale to próbowaliśmy kiedyś w łóżeczku, ale się Halina nie zmieściła. No, 10-0, chodź. Tak się gra, tak się gra. Ja się nie pozwalam. Posterunkowy. Posterunkowy natychmiast do mnie. To jest! Posterunkowy, co to ma być? Ja mam tutaj wasze protokoły zatrzymań, wasze raporty, a to wszystko jakieś takie na odpierdziel napisane. Proszę bardzo, puste miejsca, wolne rubryki, o, a tu niepokolorowane. A panie sierżancie, bo ja to nie lubię całej tej pisaniny. Jak ktoś mi zgłasza przestępstwo, to ja od razu ruszam do akcji, bo ja jestem człowiek czynu. No to do czynu, synu, bo macie bałagan w papierach, żeby nie powiedzieć burdel. Burdel? Tak jest posterunkowy. Burdel. A zapamiętajcie sobie raz na całe życie. Burdel w pracy jest gorszy niż praca w burdelu. No ja tam porównania nie mam, ale pan sierżant na pewno wie, co mówi. Co? Ja zawsze wiem, co mówię. Test! No, posterunkowy, zapamiętajcie sobie. Z papierami to tak jak z kochanką w łóżku. Tu trzeba powolutku, nie spieszyć się, skrupulatnie, żeby niczego nie pominąć. Żeby kochanka pana sierżanta była zadowolona. Tak jest. Posterunkowy. Żeby był obywatel. Obywatel, żeby był zadowolony. Obywatel? Tak. Zadowolony? Jeszcze takiego nie widziałem. Zawsze taki krzyczy, awanturuje się. Taki pieniacz. No. Znam takich, znam. Na takich to mamy specjalną formułkę. To możecie sobie zapisać. Takiemu obywatelowi to mówimy tak. Spokojnie, zaraz wyślemy radiowóz. No ale przecież nie wyślemy. Pewnie, że nie wyślemy. Rozumiem. Dobrze. Dobra, posterunkowy. Ja teraz muszę jechać na interwencję tam na Madalińskiego. Wy tu zostaniecie i ogarniecie ten cały bałagan. Test! Uzupełnicie wszystkie braki. No. I pamiętajcie, na komendzie jest jak na wycieczce do lasu. Wszędzie grzyb! I w lesie, i na komendzie najważniejsze jest co? Papier posterunkowy. Papier. Papier? Zostaniecie kiedyś z szyszką w łapie, to zrozumiecie. Także pilnować mi tu wszystkiego. Ja już będę szedł. Czołem. Ręką. Idiota. Sierżant. Sam se wypełniaj, stary kurde, formalisto. Pierdziel głupi. Zalogujmy się, co tam się będziemy. Sieć, zakute pały biuro, hasło, HWDP, JP 100%, na 100%. Nie do złamania. Zobaczmy, co tam w wielkim świecie. O, ho, 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 ho. Ania Rubik. Kocham psy. Z wzajemnością. Psy lubią kości. Ojej, ojej, a co to, pan sierżant już po interwencji? Jednak żona pana sierżanta to ma rację, że pan to 3 minuty i po sprawie. Posterunkowy. To jest! Radiowóz tam buchli. Co? No normalnie zakosili nam sprzed komendy nasz radiowóz. Nasz radiowóz? No przecież to jest skandal, żeby tak policję okradać w biały dzień. Boże, Boże, przecież komendant to mnie normalnie zastrzeli. No, jak psa. A wy co, posterunkowy, nic nie robicie? No, przecież w takiej sytuacji trzeba natychmiast coś robić, działać trzeba. Natychmiast macie wszcząć jakieś działanie. Tak jest, już wszczynam. Właśnie tak czułem, że chce mi się coś wszczać. Tylko, panie sierżancie, ja tak sobie myślę, że skoro buchli, to normalny kradzież jest. No,
kradzież, a co ma niby być innego? Kradzież! A jak kradzież, to melduje, że to przestępstwo jest! No pewnie, że przestępstwo! A jak przestępstwo, to trzeba zgłosić na policję. No, bardzo dobry pomysł! To trzeba zgłosić na policję! Dobrze. A więc zapraszam was teraz tutaj, obywatelu, do biureczka. Spiszemy sobie protokół. Co wy, podstawunkowy, jaki protokół? Jaki protokół? A byliście kiedyś na wycieczce w lesie? No byłem. I co tam jest najważniejsze? No nie szyszki. No nie. No nie. A więc obywatel chciałby zgłosić przestępstwo. O! Nazwisko! Co wy, posterunkowy, se jaja robicie? Co wy, poster... Ojej, no, jaja mi się nie mieszczą, no. Zabrakło rubryczki, no nie. Imię? Andrzej. Andrzej, ładnie. Zawód? Policjant! O! To tak jak ja. O. Co? Słabo płacą, no. Nie? I szef świnia. O, to. Tak jak mój, tak jak mój. No dobrze, to co? A jakie to poważne przestępstwo chciałby nam tu obywatel zgłosić, co? No, znaczy jak kradzież. Ojejku, kradzież, tak. Kradzież. No mamy kradzież. O, świetnie się składa, bo do kradzieży mamy nawet kilka opcji do wyboru. Czy A, obywatel ukradł? B, mu ukradziono? Czy C, wprawdzie obywatel nie ukradł, ani mu nie ukradziono, ale za to obywatel widział, jak inny obywatel ukradał, a jeszcze innemu obywatelowi ukradziono. No, to znaczy... A, B czy C? B, C czy A? A może C, B, A? A! A! A. Obywatel ukradł! Nie! B! B! Mi ukradziono. Mi? Mu. Przepraszam, jeszcze raz. Mu. Jeszcze raz głośniej. Mu ukradziono. Czyli kradzież krowy. Nie, suki. Radiowozu oczywiście, radiowozu. Kradzież radiowozu. To jest. Świetnie. A w jakich okolicznościach obywatel zauważył brak ukradzionego mienia ruchomego? Znaczy, że co? No jak to było? A, jak było. No wziąłem kluczyki, wyszedłem przed komendę, patrzę. Obywatelu. Wziąłem kluczyki. Tak to sobie możecie kolegom przy piwie opowiadać. To jest komenda. Urzędowym językiem, proszę. No ja naprawdę wyszedłem przed komendę. No. Na kończynach prywatnych, tylnych, obutych w obuwie typu ormo udałem się przed fronton budynku ceglanego, murowanego, w którym to budynku ceglanym, murowanym mieszczą się lokalne oddziały Policji Państwowej. Tak. Dalej. No, wyszedłem przed tę komendę, patrzę. Używając zmysłu wzroku za pomocą gałek ocznych górnych. A to są dolne? Słuszna uwaga. Gdyż gałek ocznych, dolnych, na ten czas na wyposażeniu pokrzywdzonego było brak. Dalej. No wyszedłem, patrzę, a tu nie ma radiowozu. Stwierdziłem brak pojazdu silnikowego, czterokołowego, który to brak polegał na tym, że przedtem pojazd był, a teraz go ni chuchu nie było. No nie było, a przecież pamiętam, że zaparkowałem przed komendą. Przedmiotowe mienie ruchome, chwilowo unieruchomione, przebywało w sposób nieruchomy przed nieruchomością należącą do nieruchawej Policji Państwowej. Kropa. Dobrze. To teraz sporządzimy sobie portret pamięciowy. Ale co, złodzieja? Przecież ja nikogo nie widziałem. No, ja... No to jak my mamy kogoś... A to trzeba zatrzymać złodzieja. Poprosić go o imię, nazwisko, PESEL. Najlepiej wtedy to coś da radę. Tak to... Bez PESEL-u to... No. A NIP chociaż?
Dobrze, dobrze. A co obywatel pamięta? No, co mam pamiętać? Samochód pamiętam. O! No to sporządzimy portret pamięciowy samochodu. Samochodu? Tak, taki autoportret. Dobrze, momencik. Halo? No cześć, przyślijcie na dół tutaj tego nowego grafika. Dobra, czekamy, dzięki. Bonjour! Ulala, dobrze, proszę się rozebrać i położyć na sofie, prezentując imponderabilia. Nie, nie. Przepraszam pana, panie... Jean. Jean d'Arme. Panie żandarmie, chodzi o portret pamięciowy samochodu. Samochodu? Tak. I po to zawracacie wielkiemu artyście jego ledupę? No dobrze, no to jak wyglądało to le auto? No, obywatelu, jak to le auto wyglądało? No, drzwi miało, maskę miało, a w środku się... Takie kółko trzymało. I obracało. A jak się przyspieszało, to się całe telepało. Coś jeszcze? Coś jeszcze. Policja! Było napisane. I kogut na dachu. O, o, no o. To wszystko wiemy? Excusez-moi. No to voilà. Ten lekok zajebisty, co nie? Jakbym jeszcze miał chwilę, to bym mu dorysował jajka. No nie wiem. No to ja też nie wiem. Au revoir, au revoir. Ale co pan robi? No, no po co od razu? No. Cholera jasna. Na cholerę się uczyłem tego francuskiego. Trzeba było w grójcu zostać. Chociaż zaraz, panie sierżancie. No niech pan spojrzy, no. Teraz to przypomina nasz radiowóz. I no, on tak wyglądał po imieninach u komendanta, jak pan próbował tu zaparkować pod komendą. I co w tą lampę pan tak sru, i sru, i sru, i sru, i sru. Posterunkowy! Posterunkowy! Teraz się doigraliście, co to ma być? Baczność! Szat! Waruj! Posterunkowy, co to ma być? Jak się mnie traktuje na komendzie? Tam mnie! Obywatela! Obywatel padł ofiarą przestępstwa i żąda działania! Spokojnie, zaraz wyślemy radiowóz. O, widzę, Passata zaparkowałeś. No, elegancko dali nam z zachodu, żeby gości przywitać. No. 9-3 silnik. To jest rocznik. Ale szarpie. No, no. Co tam słychać na kursie? Elegancko wszystkie języki pozjadałem, jak to się mówi. No, rozmówki wziąłeś? Wziąłem. Jakie? Polsko-zagraniczne. A, będzie okej. Okay. Będzie okej. Okay. Hello, Polish! Where is the pub? Yes, sir! Jak w filmie. So understand me? Yes, sir! Moment. Ty się nie możesz tak na wszystko zgadzać. Czemu? No pokaż, kto tu rządzi. Where is the pub? No. Ostrzej. Kategoryczne no. Fuck you! Fuck the police! Fuck you! Fuck you very much! Fajni! Tacy grzeczni! Pomachają! I to Anglicy, kultura! No. Ale widzę, no, panie posła Blas. Guten Tag! Tak. Das ist mein Passat. Nein, das ist mein Passat. Nein, ich habe Foto. Das ist mein Passat. Das ist mein Passat. Ale ten tu jest rozbity, a nasz jest cały. No. Ja. Ich suche das Haus. Wo ist das Haus? Dom. Szuka domu. Jakoś w 39 nie mieliście problemu, żeby trafić.
bezczelny. Tak, ale nie traficie, bo to wszystko odnowione. Pokaż to. Palsat też. Ja wiem. No? To jest na Jana Pawła. A, to ja ci powiem. Ratzingerstrasse, tak? Danke. Bezczelny, a zanim pojedziesz, to ogórkiem cię otrują. No i na Hiszpanów zwalą. Żenujący. O, żenujący. Buongiorno! A. Buongiorno, Polaco! A, Italiano! Felicità! Truppi! Truppi! Si, carabinieri! Nie. Broni nie dostaniesz, nie. No. Burdello, bum bum! Postrzelać też nie wolno! Zakazane! No! Nie. Berlusconi, bunga bunga! A, bunga bunga! Si! Jest taki klub, komendant jedzie, to zaraz coś powie! Co on po polsku nie rozumie? Nie? Nie. Ursulę mu polecił. A! Ursula! O! Blondina! O, blondina! Koza! Bez kozy z boczeńcu! No! Quanto? Ile? No ile? Ja mam gratis. A! Gratis! Arrivederci! Jak to gratis, a ja tam nigdy nie byłem? Co? Ja w domu nawet muszę płacić! Ja u ciebie w domu nie płacę! Co? Klienta masz. Co? Ja po muzyjsku nie umiem! Próbuj! Dzień dobry! Dzień dobry! No. Tu mam bilet na mecza. Od konika pan kupił? Nie! Od człowieka! No. Ale to jest napisane Australia, Nigeria. No i chciałam się dowiedzieć, Nigeria gdzie gra. Ale to są mistrzostwa Euro. A jak były mistrzostwa świata, to nawet z grupy nie wyszli u was. Gdzie były mistrzostwa? U was rok temu w RPO. U nas były? Tak, rok temu. Kurde, ani plakatu na wiosce, nic to... To jest... To my jednak jesteśmy naprawdę 100 lat za młodzinami po prostu. Dziękuję. No, no, proszę bardzo. Do widzenia. HWDP. Po nigeryjsku, cześć. No. Wow. Akurat na kursie miałem. Ahoj, policjanty! Ahoj! Zniknijcie mi, gdzie tu są autobusowe odchody? A u nas konie już nie jeżdżą. No, wy to nie rozumite, pane. Ne? Ja se znikam, gdzie są autobusowe odchody. A, przystanek autobusowy, odjazdy autobusów. Mm? Tam jest taki przystanek, jest automat na bilet, trzeba bilet kupić, tak? Ale ten automat jest poruchany. Co? Automatu nie można tego! Ale ja sam to widel, taki starszy Niemiec go poruchal. Co? Nie, młody, zepsute. Za Passata się mści. Tak. No. A właśnie, nie chciałby pan kupić Passata? Na? A on jest poruchany. Nie. On jest sprawny, z tyłu nawet jest elegancka kanapa, jakby chciał pan coś popsuć. Nie, ja nie mam takie pieniądze. Rzeknijcie se mi, gdzie tu jest stadion, bo tam nasze futbalisty Czechy grają z Niemcami. O, to ja będę za Czechami. Jak znam życie, to Czesi się już dawno Niemcom poddali. Już czemu? Zawsze się Niemcom poddawali. Co wy to zikate? Nasze futbalisty se nie poddają! O wy Polaczki, wy se uwidzicie! Nasz kretek tu przyjdzie i te wykrzykne autostrady wam rozkopie! To wszystko! Zobaczcie, będziecie mieć to wszystko zrujnowane! Nie! To jest niemożne! To już jest wszystko zrujnowane! Ty są chosi! Poruchany Czech! Dokładnie! Hopy! Jerona ufal je! Duplił nam auspuff w aucie! Macie sam jakoś fajs maszyna, żeby to na gipsko heftnić! Tam!